Dzisiaj Was zapraszam na trochę inny filmik, a mianowicie będę rozwiązywać quizy związane z dworami Sarah J. Maas. Jeżeli jesteście ciekawi, w jakim dworze jestem i jak dobrze znam dwory, ja największa fanka, to zapraszam na film! Więc jak widzicie po tej stronie, mam już na telefonie wyświetlone quizy. I pierwszy quiz należy do Book Geeka. Do jakiego dworu należysz? Więc rozwiążę ten quiz. Oczywiście wszystkie linki do tych quizów będziecie mieli w opisie. Jeżeli będziecie chcieli je wykonać i jeżeli wykonacie, to piszcie mi w komentarzach, jakie rozwiązanie Wam wyszło, bo jestem ogromnie, ogromnie ciekawa. Premiera Dworu Skrzydeł i Zguby już za nami, więc czas sprawdzić, czy należy do dworu nocy, wiosny, a może jesieni. Nie zapomnij podzielić się wynikiem. No i będą te piękne rysunki. Dobra. Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? Fotografować, a czytać jest razem z malowaniem i śpiewaniem. Trochę bez sensu. Wezmę to ostatnie. Dobra. Jaka była Twoja ulubiona bajka w dzieciństwie? Mała syrenka, calineczka, rozpłynęła. A gdzie jest, przepraszam bardzo, Mulan? Gdzie jest Mulan? Ja uwielbiam Mulan i bez Mulan to ja nic nie zaznaczę. No ale dobra, druga ulubiona to była Mała syrenka. O, co tu my mamy? Który zestaw sukienek najbardziej Ci się podoba? Nie wiem. Wezmę to czerwoną. Jaka jest Twoja największa zaleta? Nie lubię trochę tego pytania w quizach, bo ja mam sama siebie ocenić, to jest takie... Niech wezmę, że kreatywność. Jaka jest Twoja największa wada? Słomiany zapał... Lenistwo, oczywiście, że lenistwo. Nawet mi się czasami filmów nie chce nagrywać, nie wspominając już o robieniu innych rzeczy. Która z najbardziej wymienionych książek najbardziej Ci się podobała? No co, oczywiście, że muszę wziąć Szklany Tronu, jakby inaczej, nie? Naprawdę, uwielbiam Sarah J. Maas. Jak opisałbyś swój styl? Myślę, że na luzie, zdecydowanie na luzie. Ojeju, typowy dylemat wagonika, czyli czy zabijesz jedną osobę, ocalić tysiące, czy zabić tysiące, ocalić jedną osobę. Nie wiem szczerze, nie wiem, co to jest trudne pytanie. Chyba będę egoistką, ale nie wiem, jakbym postawiła. To jest typu strzał i przypadek. Którym zwierzęciem najbardziej się identyfikujesz? Myślę, że z psem, jestem jak szczeniak. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, cel uświęca środki? Zdecydowanie nie. Co ja jestem, ten Macbeth, czy co to tam? No i co? Należysz do Dworu Świtu! Jej, należy do Dworu Świtu i będę błyszczeć jak Edward. Tak, będę tak miała takie... Będę wydzielać światło na cały kraj i będę mesjaszem narodu. Albo nie. No, tak czy siak powiem Wam szczerze, że jestem zadowolona z wyniku. Najbardziej nie chciałam do wiosny, no bo to nawet nie chodzi przez Tamlina, ale tak wiecznie, bo wiosnę lubię, no ale można by się znudzić, nie? No i tak, myślę, że świt jest tak w miarę blisko do Rysanda i Fejry. Może być spoko, bardzo. Jestem jak najbardziej inna, tak. To co, rozwiążmy sobie jeszcze jakiś quiz. Zaczynamy kolejne. Jak widzicie, mam tutaj dwa. Te same. Jak dobrze znasz książkę Dwór Cierni i Róż. I są dwa różne quizy. Więc zaczniemy od pierwszego, zobaczymy jak wyjdzie. Może jak starczy czas zrobimy drugi, bo patrzyłam, że jest innym. No. Jak ma na imię główna bohaterka? Freya, Alice, Elaina, Aramanta, Feyra, Nesta, Feyra. Dobra. Jakim wydarzeniem zaczyna się książka? Jakiś chłopak znajduje nieprzytomną dziewczynę w lesie, którą pilnuje wilk. takie rozpoczęcie książki. Jeżeli jest gdzieś takie rozpoczęcie, piszcie mi i chętnie zobaczę, co to za książka.
Dziewczyna zaprzyjaźnia się z wilkiem poznanym w lesie. Dziewczyna spotyka w lesie chłopaka, który na jej oczach zmienia się w wilka. Dziewczyna zabija wilka spotkanego na polowaniu w lesie. Do którego dworu zabrała ją straszliwa bestia? Do dworu lata, wiosny, nocy, dworu pod górą, zimy, dnia. Oczywiście, że wiosny. No. Kim był Lucien? Przyjacielem Rysanda, wrogiem i posłańcem Tamlina i zarazem jedynym... Boże. Przyjacielem i posłańcem Tamlina, wrogiem Rysanda i zarazem jednym z synów księcia dworu jesieni. Przyjacielem i posłańcem Rysanda, wrogiem Tamlina... A Boże. Można się zgubić. Można się zgubić. Co Feyre lubiła robić? Najbardziej. Malować, wyprawiać bale, przebierać się, przebywać siostrami, polować, tańczyć, pielęgnować kwiaty. No oczywiście, że malować, ale są te pytania strasznie takie mało szczegółowe. No, jak ma taką wielką fankę, to co stało się noc Kalamai? Lucien znalazł miłość swojego życia, Rysan stracił skrzydła, Tamlin ugryzł Feyre w szyję, Feyre zemdlała na widok krwi, siostry Feyre przyszły na dwór Tamlina ratować Feyre, Feyre wróciła do rodzinnego domu. Oczywiście, że ją ugryzł, to jest moja ulubiona scena w pierwszej części. Dlaczego Feyre poszła do dworu pod górą? Chciała ratować siostry, chciała ratować ukochanego Rysanda, to była jedyna droga do domu, chciała tam zamieszkać, co głupota. Był tam skarb, który chciała odnaleźć, chciała ratować ukochanego Tamlina i cały jego dwór. Ile zadań musiała wykonać Feyre i na czym polegały? Były dwa. Rozwiązanie zagadki pisemnej pod presją czasu, a ona nie umiała czytać, i zabicie trzech niewinnych fae. Były dwa. Starcie z wielkim czerwiem i zabicie niewinnych fae. Było tylko jedno. Były trzy. Starcie z wielkim czerwiem, rozwiązanie zagadki pisemnej i zabicie trzech niewinnych fae. Nawet nie czytam, co to było. Nie, to dobra. Kto wypowiedział te słowa? Kocham cię mimo cierni. Nie pamiętam. Pierwsze pytanie, które nie wiem. Już się nie mogę nazywać wierną fanką. Jako kocham cię mimo cierni, jako że to jest o pierwszej części, a Rysand się wtedy nie przyznawał, że ją kocha, to wezmę, że tam. Ha, to było proste. Co było rozwiązaniem zagadki Aramanty? Wolność, gniew, miłość, przyjaźń, zemsta, strach. Ojejku, nie pamiętam, co tam było. Albo strach, albo miłość. Ale nie jestem pewna. Wezmę, że strach. Miłość, mam jeden błąd. 9 na 10, brawo, znasz tę książkę na wylot, mam nadzieję, że ci się podobała. Dobra, w takim razie zaczynamy trzeci i ostatni quiz. Zobaczymy, czy tutaj też mi pójdzie dobrze i czy też będę wielką fanką. W sumie to jest tylko pierwsza część, ale no niestety nie znalazłam niczego, co by było ogólnie do całej trylogii. Więc no. Jak nazywa się rudy przyjaciel głównych bohaterów? Lucien. Jak wyglądała rodzina Feyre? Jest jedynaczką? Nie. Trzech młodszych braci na pewno nie, dwie starsze siostry, ojca, który musiała się zająć, ponieważ reszta była niezdarna. Niezdarna, tak, dokładnie tak, bardzo dobrze. Już lubię tego, kto robił ten quiz. Z jakiego dworu był Tamlin? Oczywiście wiosny. Kto zabił ukochaną Luciena? Ojciec, ale tak nie pamiętam co dobrze, ale na pewno nie Tamlin, ani ojciec, raczej jego bracia. Tak jest. Jakie w ogóle fotko. Ile prób musiała przejść Feyre, aby uratować Tamlina z rąk Aramanty? To już wiemy, że czy? Jak brzmiała odpowiedź na finałową zagadkę? No to już wiemy, że miłość uczy się na błędach. Jaka pasja fascynuje Feyre? Jazda konno, malarstwo, sztuka zabijania, wędkarstwo. Oczywiście, że malarstwo. Czy Tamlin i Feyre się pobrali? No Boże, tak, nie. Ona umarła, to niby jak? Nie wiem. Nie. Kto pomagał dziewczynie pod górą? Tamlin, Lucien, Lucien, Nesta, Rys i Lucien. Oczywiście Rys i Lucien. Tamlin w dupie ją wszystko.
co pozostawił po sobie? Rys, tatuaż, złamaną nogę, malinkę. Tatuaż. 10 na 10, świetnie znasz tę książkę, gratulacje. Gratuluję sobie, jestem wielką, wielką, wielką fanką. A jak wyszło wam, piszcie w komentarzach, bo jestem tylko ogromnie, ogromnie ciekawa. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek na luźniej wam się podobał. W sumie wszystkie są luźne, ale ten taki, wiecie, quizy, coś innego. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Będę wiedziała, żeby więcej takich robić. I jeżeli znacie jakieś fajne quizy, które mogłabym rozwiązać, nie wiem, o książkach jakichś, które czytałam, znacie, że są, albo ogólnie do czytelnictwa książki, czy jesteś książkoholikiem i tak dalej, albo o jakimś serialu, na przykład o Shadowhunters, albo The 100, albo innej, to piszcie mi, dawajcie linki, wysyłajcie wiadomości na fanpage'u, czy na Insta, gdziekolwiek. Ja sobie to będę zapisywać i wtedy, jak uzbieram przynajmniej z 2-3, to zrobię kolejną edycję quizowego filmu. No. Więc to tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Bajka! Którą z wymienionych książek, jeżeli jest jeszcze... Chciał go wyłączyć. O, włączyłam quiz.